Dla osób oglądających wczorajszego Flasha, wyciek Farminga się potwierdził, premiera 12 listopada, a my tymczasem flashujemy dzisiaj. Choć o tym, że EA pracuje nad kolejnym Battlefieldem, wiemy już od dawna, to firma nie powiedziała jeszcze za wiele na temat tej gry, poza potwierdzeniem istnienia singla. Teraz wygląda na to, że kampania zabierze nas na tereny europejskie i to w butach oddziałów z naszego kontynentu, bo na Reddicie wyciekły szczegóły castingu do projektu Timeless Fields. Odpowiada za niego oczywiście EA, będzie militarną grą akcji i firma poszukuje słowiańskiej aktorki, która musi mówić po chorwacku, bośniacku lub serbsku. Po cichu liczę na to, że jakaś oficjalna zapowiedź wjedzie jeszcze może w tym roku. Of the festival. Znany streamer Dr. Disrespect 4 lata temu został permanentnie zbanowany na Twitchu i był to jeden z najbardziej zagadkowych banów w historii platformy. Szczególnie, że nikt nie był skory do mówienia o faktycznych powodach tego bana. Za to ostatnio jeden z byłych pracowników Twitcha zamieścił na Twitterze posta, w którym twierdził, że Disrespecta zbanowano za sexting z nieletnimi przy użyciu wiadomości prywatnych na Twitchu. Teraz streamer udziela niejednoznacznych odpowiedzi w temacie, a studio, którego jest współzałożycielem, zerwało z nim współpracę. Oficjalnych dowodów nie ma, ale tego typu ruchy nie dzieją się pewnie bez powodu. Cała społeczność Disrespecta w napięciu czeka na rozwój sytuacji. Jakby było wam mało gier, to już pojutrze startuje letnia wyprzedaż na Steamie, która potrwa do 11 lipca. Doczekaliśmy się już czasów, że te wyprzedaże dostają własne trailery i możemy spodziewać się dzięki temu obniżek na Palworld, Manor Lords czy Batmana. A poza grami swoją obniżkę mają też dostać niektóre Steam Decki. Ciekawych odsyłam do trailera, a cierpliwych do poczekania niecałe dwa dni. A skoro już o Steam Summer Sale mowa, to w ten sam dzień, choć dwie godziny wcześniej, Medieval Dynasty otrzyma patcha, który m.in. wprowadzi do gry crossplay. Poza tym możemy liczyć na nowy fabularny cinematic wprowadzający do gry, nowych NPC-ów, budowę modularnych mostów i platform, a no i będą jeszcze trzej nowi bardowie. To zawsze spoko. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze motocyklową zombie grę z otwartym światem o tytule Days Gone. To jedna z marek Sony, które niestety zostały przez firmę trochę zaorane. Scenarzysta gry podzielił się ostatnio informacjami, że cliffhanger na końcu jedynki został napisany celowo, by gra otrzymała nie tylko dwójkę, ale i również część trzecią. Dwójka miała już podobno zarysy scenariusza, poszerzonej mapy oraz grafikę koncepcyjną. Choć twórca nie porzuca nadziei, że ktoś kiedyś w Sony zmieni zdanie, to niewiele osób podziela jego entuzjazm na poznanie dalszej historii Deacona. Jeśli dobrze wspominacie pierwsze odsłony Roller Coaster Tycoon, to może zainteresuje was projekt Car Park Capital, nad którym pracuje pewien Finn Sztuk 1. Twórca dłubie przy grze od lutego zeszłego roku i wywołuje ona niemałe zainteresowanie wśród fanów tycoonów właśnie. Pixelartowa grafika nawiązuje do czasów świetności gatunku, a w grze naszym celem jest przekonanie mieszkańców do zakupu samochodów. Podobno każda postać ma osobno symulowaną osobowość, a my będziemy projektować własne garaże, parkingi i samochody, a to wszystko w wysoce modowalnej grze. No ciekawe, ciekawe. I to by było na tyle w dzisiejszym Flashu. Na koniec uroczy kotek w szklanej kuli. Do zobaczenia w piątek.